załóżmy, że mamy szereg JN równego 1 do nieskończoności AN oraz szereg JN równego 1 do nieskończoności BN, tak, jeżeli ich wyrazy, czyli AN i BN, spełniają takie nierówności. AN jest większe lub równe od 0 i mniejsze lub równe od BN dla każdego N większego lub równego od N0. Czyli od pewnego miejsca wszystkie to spełniają. Wcześniej nie muszą. Wówczas kryterium porównawcze zbieżności szeregów mówi tyle, że jeśli ten mniejszy AN jest rozbieżny do plus nieskończoności, to BN też musi być rozbieżny do nieskończoności, w sensie szeregów. Natomiast jeśli ten większy szereg BN jest zbieżny, to ten mniejszy AN też musi być zbieżny. Analogiczne twierdzenie można napisać dla szeregów niedodatnich, czyli takich, że BN jest mniejsze lub równe od AN, które jest mniejsze lub równe od 0. Tylko co się wtedy zmienia? Jeśli ten większy AN jest rozbieżny tym razem do minus nieskończoności, to ten mniejszy tym bardziej musi być. BN też musi uciekać do minus nieskończoności. Natomiast jeśli ten mniejszy BN jest zbieżny, to ten większy AN też musi być zbieżny. Mamy szereg od N równego 1 do nieskończoności 1 przez N kwadrat plus N. Przy pomocy kryterium porównawczego chcemy zbadać jego zbieżność. No to co? N kwadrat plus N jest większy lub równy niż N kwadrat. To znaczy, że 1 przez N kwadrat plus N jest mniejsze lub równe niż 1 przez n kwadrat. Ale o szeregu 1 przez n kwadrat my wiemy, że jest zbieżny, bo to jest 1 przez n do p, gdzie p jest większe od 1. To z poprzedniego filmu wiemy, że p jest, jeśli p jest większe od 1, to taki szereg jest zbieżny. A skoro ten większy jest zbieżny i obydwa są nieujemne, to ten mniejszy też musi być zbieżny. Kolejny szereg od n równego 1 do nieskończoności 1 przez pierwiastek z n plus 1. Ja mam tu takie podejrzenie, że on będzie rozbieżny, więc będę chciał szukać czegoś, co będzie od niego mniejsze. A skoro ma być mniejsze, to znaczy, że musi mieć większy mianownik. No to ja wiem, że 2 pierwiastki z n jest większe lub równe niż pierwiastek z n plus 1. Stąd 1 przez 2 pierwiastki z n jest mniejsze lub równe niż 1 przez pierwiastek z n plus 1. Czyli oszacowałem ten mój szereg od dołu. I o tym szeregu właśnie, ja wiem, że on jest rozbieżny, bo to jest 1 przez n do p, gdzie p jest równe 1 druga, czyli mniejsze od jedynki. Czyli o takich szeregach wiemy, że są rozbieżne do nieskończoności. Raz 1 druga to dalej będzie rozbieżne do nieskończoności. Skoro ten jest rozbieżny do nieskończoności, to ten tym bardziej. Następny szereg od n równego 1 do nieskończoności n razy sinus 1 przez n do potęgi trzeciej. No to co ja wiem? Ja wiem, że sinus x dla małych x jest mniejszy lub równy niż x dla małych dodatnich x. Stąd mogę to oszacować. O, n razy sinus 1 przez n do trzeciej mogę oszacować przez n razy 1 przez n do trzeciej. To mi się upraszcza i wychodzi 1 przez n kwadrat. Czyli ten szereg mogę oszacować przez szereg z 1 przez n kwadrat, o którym wiem, że jest zbieżny. A skoro tamten jest zbieżny, to ten też jest zbieżny. Ostatni przykład od n równego 1 do nieskończoności szereg z 2 plus sinus n przez n. To ja mam tu podejrzenie, że on będzie rozbieżny. I dlaczego? Sinus n no jest większe lub równe od minus 1 dla każdego n. Zatem 2 plus sinus n przez n jest większe lub równe niż 2 minus 1, tutaj lub plus, przez n. A to jest po prostu 1 przez n. A to jest szereg rozbieżny. Już o tym rozmawialiśmy parę razy. Skoro ten jest rozbieżny, to ten też tym bardziej musi być rozbieżny. Dziękuję za oglądanie moich filmów. Jeśli masz jakieś pytania, uwagi, daj znać. Zapraszam też na moje inne filmy oraz do subskrybowania kanału. Pozdrawiam.